No nie ukrywam, takiego wybudzenia się nie spodziewałem dzisiaj akurat. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony użytkownika DWWE i to jest filmik, który nie spodziewałem się, że nagram, bo dzieje się w tym momencie rzecz, która tak naprawdę nikt się tego nie spodziewał. Chodzi o dokładnie Discorda, bo było to normalnie tak, ja się budzę, odpalam komputer, wszystko pokazuje się niby wszystko ok i tak dalej, Steam, odpala się wszystko w porządku, a jeżeli chodzi o Discorda, to nagle pokazuje się komunikat na białym tle pokazujący: sorry, you have been blocked, you are unable to access discord.com. Ja już się tak wystraszyłem, taki miałem typowy taki trochę zawał serca, że co się stało? Czemu dostałem bana? Przecież ja nic nie zrobiłem, przecież ja jestem bardzo bezpiecznym użytkownikiem, ja bardzo staram się przestrzegać regulamin i tym podobnym, przecież nic takiego się nie stało. Ja tak się wystraszyłem, że czy ja muszę zmieniać konto, czy ja coś zrobiłem naprawdę złego i tak dalej, ale powiem tak, dla wszystkich, którzy też mają ten błąd, to już mogę uspokoić na spokojnie. Spokojnie, nie zostaliście zbanowani. To jest ogólny problem Discorda, ponieważ nie tylko ja, ale i bardzo dużo użytkowników Discorda na całym świecie ma ten sam dokładnie błąd i on jeszcze nie może być rozwiązany. Znaczy nie jest on jeszcze rozwiązany, ponieważ ten błąd dotyczy dokładnie Discorda, który jest używany właśnie na komputerach, ponieważ z tego co słyszałem, na aplikacjach telefonowych oraz w przeglądarkach działa dokładnie tak samo. To jest dokładnie problem z Cloudflare'ami, tam jakimś zabezpieczeniem właśnie wobec hakerów i tym podobne. I dlaczego to wiem? Ponieważ jeżeli spojrzymy na przykład stronę Down Detector, to na stan, który ten nagrywam, czyli gdzieś tak godzina 15, spokojnie, o 15 się nie obudziłem, to jest prawie chyba 4000 czy 5000 raportów, więc widać, że sprawa jest bardzo poważna, skoro dużo tych raportów przychodzi. Więc tak jak mówię, spokojnie, nie zostaliście zbanowani, wszystko jest w porządku, nie dostaliście żadnego bana. Po prostu z Discordem coś się stało, jeżeli chodzi o przeglądarkę na komputery i nie musicie się nic absolutnie martwić. Jedyne rozwiązanie, jakie w tym momencie jest najważniejsze i najlepsze, to po prostu poczekać, aż to wszystko się rozstrzygnie i rozwiąże, ponieważ reinstalowanie z Discorda nic nie da, ponieważ i tak pojawi się cały czas ten sam błąd tak naprawdę, więc tak jak mówię, jedynym rozwiązaniem na ten moment najbardziej słusznym to poczekanie, aż się w końcu rozwiąże. Tak jak mówię, ci, co mają telefony oraz przeglądarkę, to nie mają problemu, bo z tego co słyszałem, rzeczywiście tak jest, ale wiem, że Discord sam próbuje to naprawić, ponieważ dali oni komunikat, że po co właśnie, żeby rozwiązać sytuację i tym podobne. Więc powiem tak, nikt tego nie nagrywa w Polsce, ale tak jak mówię, że jeżeli dostaliście ten komunikat, to mówię spokojnie, nie dostaliście ban. Discord ma jakiś wielki mega problem i stara się to rozwiązać. Kiedy to zostanie rozwiązane? Nie mam najmniejszego pojęcia. Tak czy siak, tylko mogę dodać jedno, że czekajcie cierpliwie i patrzcie na wszystkie wiadomości. A być może jeszcze nawet dzisiaj, gdzieś tak wieczorem, Discord wróci do żywych. No, to by było na tyle. Ja się trzymam, ja się zmywam. Na razie, cześć!